Już za chwilę tabelka w wykonaniu Crusader i licytacja za zdobycie 7 milionów butów wygrywa 16-tową przewagą. Jeśli jednak chcecie, żeby Crusader nie ryzykował życiem i estimatem na zdobycie tych butów, wiecie co robić w donacjach. Jest jeszcze czas. Jeszcze przez 2 godziny możecie licytować na imię gracza w Bloodborne. Na razie wygrywa pustosz tequila, ale może wam nie odpowiada, może wolicie Sowiec, Twisto's Grill, a może coś innego. Zgłaszajcie swoje propozycje w donacjach.
Na wszystkie cele przeznaczyliście 1482 zł, tym samym wypełniając wszystkie. Ci za co bardzo dziękujemy oraz zachęcamy na bidłory, bo jest z czego wybierać. Wciąż możecie zmienić imię bohatera w Bloodborne, wybór zakończenia w Wiedźminie, albo piosenkę śpiewaną na koniec. Okej, okay. To witam, ja jestem Cascader, a to jest spauzowana gra, więc odpauzujmy. I oto też Tabaluga. Gra wydana tylko w Niemczech i tylko na Game Boya Color. Jak widać mamy tutaj Optionen, nie wiem jak to się po niemiecku wymawia, i start. Więc nie przedłużajmy już i zacznijmy. 3, 2, 1, start. Więc historia jest taka, że Arktos wystawił maszynę do jabienia śniegu w lesie i musimy go powstrzymać. Tylko pojawia się jeden problem. Nasz ukochany Tabaluga nie jest w stanie ziać ogniem, więc najpierw musimy się nauczyć ziać ogniem. W tym celu potrzebujemy pójść tu do jaskini i zdobyć kryształ ognia. Jak to się stało, że zacząłem w to grać? Ja gram w tonę dziwnych gier konsolowych. W sumie ostatnio jak pracowałem nad jakimś speedrunem, choć jeszcze nie dokończyłem, to było to God Medicine, wydane tylko w Japonii RPG. I tutaj mamy nasz kryształ ognia. I z tym kryształem musimy pójść do magicznego kręgu i tam go użyć. Ale po drodze musimy zajść do lasu, zebrać kłodę, ponieważ na drodze między nami a wspomnianym kręgiem ktoś rozwalił most. Okej, okay, tu Milunia mówi nam, że most był rozwalony. I teraz przenosimy się gdzieś, gdzie spotykamy ducha ojca Tabalugi, Tyriona, i on uczy nas ziać ogniem. I tu jedyny time save przez spadnięcie w przepaść. I teraz możemy udać się do lasu. A potrzebujemy ziać ogniem, żeby zniszczyć te blokady. To wirujące P to jest hasło, ale nie potrzebujemy. Okej. Okay. I teraz będziemy po drodze widzieć sługosów Arktosa. Ale nie ma powodu, żeby się z nimi mierzyć. Na razie, więc będziemy po prostu
przechodzić koło nich. Okej. Najpierw musimy odzyskać łopatę, którą Grzebcio utracił. I on w zamian otworzy dla nas tunel, który poprowadzi nas do maszyny śniegowej Arktosu. Zapomniałem z Grzebciem wcześniej pogadać, więc muszę ponownie wejść na ten ekran, żeby z nim pogadać dwukrotnie. W przeciwnym razie nie otworzy nam tunelu. I teraz jesteśmy w tej drugiej jaskini. I poszło mi strasznie szybko, bo nadal mam światło. Zazwyczaj jest tutaj ciemno, bo pochodnia już się wypaliła. Okej, żeby przejść dalej potrzebujemy karty klucza. I żeby ją zdobyć, najpierw musimy pokonać tych sługusów tutaj. Trzy razy zielniemy w nich ogniem i stwierdzają, że jest tutaj za gorąco i oni się na to nie pisali. I pójdą sobie, otwierając dla nas drzwi. Ponadto, jak zauważyliście, jeśli zielony ogniem, to ciemność jest rozświetlona na chwilę. Okej, tutaj pierwsza część klucza. Jestem trochę ciężko ranny. Nie za dobrze, ale powinienem przeżyć. Okej, już jest lepiej. I z tym kluczem mogę otworzyć te wrota. I tu jest wspomniana maszyna do śniegu, strzeżona przez masę robali i wydreł. Z jakiegoś powodu nie kojarzę z kreskówki wydr, tylko foki. Szczęście, jestem ranny, ale na szczęście to jest pełne uleczenie, więc... Jesteśmy teraz w tunelu, którym wrócimy do naszej wioski. I teraz spotykamy Grzebcia i okazuje się, że musimy się pośpieszyć, bo za 50 sekund ten tunel się zawali. Tutaj jest masa pułapek, ale kolizja przy lewej ścianie jest dziwna, więc mogę po prostu przejść. I jesteśmy z powrotem w wiosce, ale jest ona atakowana. Więc musimy... Teraz zmierzyć się znowu ze slugusami Arktosa. Ostatni ekran. I teraz musimy pogadać z tym sępem. Okazuje się, że Milunia została porwana i on obiecał nam, że jeśli wyleczymy jego katar, to da nam hasło do celi Miluni. Nysaja powiedziała nam, że ma lekarstwo, przepis jest tutaj. Na szczęście nie musimy czytać przepisu, wystarczy, że go wezmę. I przepis mówił, że potrzebuje dwóch składników oraz legendy mówią, że będę potrzebował pomocy Kreta. Na szczęście mamy w wiosce takiego jednego Kreta, więc wystarczy, że z nim pogadam. I jak wygląda sytuacja z butami siedmiomilowymi? Biorę czy nie?
Pytanie do Grekieta. Biorę buty czy nie? Jak wygląda sytuacja z licytacją? Według naszych widzów i ich płat musisz zdobyć buty 7-milowe. Bardzo dobrze. Więc żeby zdobyć buty, muszę iść do tej jaskini. I teraz mamy takie step place puzzle. Zasadniczo muszę wciskiwać przyciski w określonej kolejności. Jest to całkiem krótki loch. To była przedostatnia płytka. I oto buty 7-milowe. Dzięki nim poruszam się bardzo szybko, ale muszę mieć je założone. W przeciwnym razie nie poruszam się szybciej. Jednocześnie muszę uważać, bo kamera nie do końca się łapie ze mną, więc mogę wpaść w przepaść, której jeszcze nie widziałem. O, na przykład o tak. Pierwszy składnik, grzyb, znajduje się na końcu tej jaskini. Więc nie tracimy czasu, pędzimy po grzyba. Jestem troszkę ranny, ale to nic. Tuż przed jaskinią jest pełne uleczenie. Druga część znajduje się w lesie. Jest to ciekawy składnik, ponieważ najpierw musimy pogadać z pewną postacią, żeby wiedzieć, gdzie ona jest. W przeciwnym razie nie będziemy mogli go zdobyć. Więc tutaj gadamy z naszym przyjacielem i okazuje się, że poszukiwany przez nas składnik znajduje się na polanie na lewo, ale jest tylko w nocy. Gdybyśmy nie wiedzieli tego ostatniego, to nie moglibyśmy go wziąć. Okej, mamy teraz obydwa składniki. Możemy wracać do wioski. Teraz wrzucamy oba składniki do kotła i mamy lekarstwo. Zatem mamy już dostęp do hasła do celi. Teraz potrzebujemy tylko udać się do Krainy Lodu. Ale zanim się tam udamy, właściwie nie jest to tyle riski. Znaczy, największy problem, że teraz pędzę tak szybko, że czasem mogę nie zauważyć, że wpadnę w przepaść. Raz to już się stało. Dosłownie chwilę temu. Poza tym nie jest do końca pewne, czy to zaoszczędza czas, czy nie, bo zrobiłem dwa rany. Różnica między nimi była 2 sekundy. W jednym miałem buty, w drugim nie, więc nawet nie wiem, czy jest to opłacalne, więc... Bagno. Tak czy inaczej, bagno jest o tyle ciekawe, że nie wpadniemy od razu w błoto, tylko ono nas spowolni, jak się do niego zbliżymy. Tak czy inaczej, mamy drugi kryształ ognia. I teraz możemy wrócić do kręgu ognia, pogadać z duchem naszego ojca.
Tyrion nas teraz uczy... nauczył jak zziać ogniem podczas ruchu. Okej, okay, jesteśmy teraz w krainie lodu, gdzie jest lód, na którym się ślizgamy. I pierwszą rzecz, jaką zrobimy, to pogadamy z tym miśkiem, który nie wierzy, że ziejemy ogniem. I jak zionaliśmy, to on mówi: to prawda, Arktos miał rację, on zieje ogniem, ratuj się kto może. I ucieka. Jednocześnie rozwalając blokadę, która nam przeszkadzała. Okej, okay. Buty akurat sprawiają, że trochę ciężej mi się ślizga, więc na chwilę się ich pozbędę. Bo żeby skręcić na lodzie, muszę przez jakąś chwilę przetrzymać kierunek. I akurat jest to trochę ciężej, jeśli poruszam się szybciej, bo nie patrzę, ile się poruszam, tylko przez ile czasu się poruszam. Tak czy inaczej, uratowaliśmy tutaj wilka, który był uwięziony przez lawinę i w ramach wdzięczności dał nam klucz do pałacu Arktosa. I jednocześnie powiedział o tajnym przejściu, które znajduje się tutaj. Znowu dla bezpieczeństwa usuwam buty. I tutaj masa pułapek, ale mogę po prostu przycisnąć się do lewej ściany, która ma dziwną kolizję i nic się nie stanie. I oto jesteśmy już w pałacu Arktosa. I pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to zdobyć klucz. O tak. I teraz możemy kierować się na dół, do lochów. I teraz muszę być tu ostrożny, bo czasem może ten gość pozwolić sobie na długo niezauważenie mnie i wtedy wpadnę w jego pułapkę. Na szczęście tak się nie stało. O, i ta wedra mi przeszkodziła. Więc teraz ten gość aktywował pułapki, więc musimy je wyłączyć. Przycisk do wyłączenia pułapek znajduje się tutaj. I teraz możemy pójść do tego gwardzisty, zabrać mu klucze. Pięć uderzeń i się poddaje. Okej, okay. Zanim pójdę dalej, wezmę tą opcjonalną celę i się uleczę. Mogę zająć chwilkę? Jasne. Chcieliśmy podziękować serwisowi Twir za zapewnienie nam miejsca na stronie głównej na czas eventu oraz przypominam, że jeszcze przez jakiś czas będzie można głosować na wybór imienia bohatera w Bloodborne. Na razie wygrywa Pustosz Tequila, ale wciąż może się to zmienić, także zachęcam do kolejnej donacji. I miłego lajka. Bloodborne bardzo fajny run, polecam wpłacać. Okej, okay, teraz jesteśmy w kwaterze prywatnej Arktosa i możemy użyć tego hasła. A hasło brzmi: podwójne lody czekoladowe.
I teraz możemy uratować Miluniu. I co się okazuje? Milunia jest osłabiona i potrzebuje marchewki, żeby odzyskać sił. Ale skąd my weźmiemy w krainie lodu marchewkę? A no tak, bałwan. Trzy uderzenia i Arktos się wycofuje. I okazuje się, że tutaj w schowku jest zapasowa marchewka. Dla nas, jak znalazł. No niestety Arktos nam uciekł, ale może następnym razem. Tak czy inaczej, Milunia teraz odzyskała siłę i możemy się stąd wynosić. I puchacz, którego imienia zapomniałem, pomoże nam teraz i da klucz do tajnego przejścia, z którym będziemy mogli uciec. To jest chyba ten klucz, tak. Okej, uleczę się szybko i możemy zmykać. I tu na dole po lewej będzie można przez chwilę zobaczyć teleskop. Jeśli bym podszedł do teleskopu, tabalogo by powiedział, że widzi odległą wyspę, na której jest fabryka. I teraz mamy 90 sekund, by uciec stąd. Pierwszą rzecz, jaką zrobię, muszę wcisnąć ten przycisk. I teraz Milunia musi wcisnąć drugi przycisk i wtedy otworzy się tajne przejście. Ta wyspa to zapowiedź DLC? Of course! Okej, skręciłem w lewo trochę za wcześnie. I fun fact, po tych schodach nie mogę wejść, jeśli mam but założony. Coś mi mówi, że twórcy dodali te buty w ostatniej chwili. Okej, save state. Mogę normalnie tutaj skręcić bliżej lewej strony, ale nie chcę ryzykować. I uciekliśmy. I teraz tabologa w końcu nauczy się czegoś, czego każdy porządny smok powinien znać, czyli latania. Jak latamy? Jeśli nie mam żadnego przedmiotu założonego, wystarczy, że przytrzymam przycisk użycia przedmiotu i latam. Co to znaczy też, że nie mogę mieć założonych naszych butów. I wracam do Nessa i mówię, dobra robota, możesz spocząć. Ale jednak nie możemy spocząć, bo Arktos wystawił kolejną maszynę do lodu, tym razem na bagnie. I tutaj też będziemy mogli wykorzystać zdolność latania. Przelatując nad bagnem. Jednocześnie muszę uważać, bo te owady są strasznie agresywne i samonaprowadzające. I fun fact, to jest spadnę z klifu, ale gdybym zleciał z klifu, to bym dostał obrażenia. I to takie, no normalne, ale... Biorąc pod uwagę, że moja maksymalna ilość punktów zdrowia to 5, to są całkiem poważne obrażenia. I teraz utknęliśmy. Bzyczek leci po pomoc, ale w międzyczasie atakują nas orły i sokoły. Jest to właściwie taki autoscaler, bo musimy poczekać. Orzeł 3 razy podleci. Ale jak przygrzejemy mu, to sobie daruje. I otrzymaliśmy hasło do bramy. A hasło brzmi: rusz się, frakodziobie, i otwórz drzwi.
Jakub nam pomógł i prosi nam, żebyśmy nie mówili Arktosowi. Żaden problem, Jakubie. I to jest obowiązkowa walka z fokami. I Sam nam mówi teraz, gdzie jest maszyna do lodu. Jest pod wodą! A no, ta beluga pływać nie umie, więc nie możemy się do niej dostać. Dlatego teraz udamy się z powrotem do wioski, żeby sięgnąć rady Nessai. I Nessai ma akurat kryształ lodu, kryształ ognia pod ręką. Który, no w sumie jego efekt będzie można porównać do bomby termojądrowej. Zresztą sami zobaczycie, jak go zaraz użyje. I tutaj taki drobny glitch, bo używam kryształu w trakcie cutscenki. I trochę dziwnie to wygląda. I teraz znowu mierzymy się z Arktosem. Dostanie parę razy ogniem i się poddaje. Maszyna do lodu rozwalona. Buciki wzięte. Jasne. Chciałem powiedzieć, że brakuje już nam tylko 5 zł, żeby osiągnąć 5750, więc już naprawdę niedużo. I zachęcam do wpłaty na Fundację Itaka, dzięki nim też pomagają odnaleźć zaginione osoby nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jak na przykład te osoby, które widzicie w czasach przerwy na plakatach, więc polecamy wpłacać oraz mówić innym o tej fundacji, może ktoś coś wie o zaginionej osobie, a to jest wielka pomoc. Dziękujemy. Okej, dostaliśmy teraz od Ruby podręcznik latania i teraz możemy latać dłużej, bez zatrzymywania się. Normalnie mogę całkiem mało przelecieć, choć wystarczy na pokonanie całego ekranu. Tak czy inaczej, musimy teraz wrócić do Krainy Lodu i rozwalić fabrykę Arktosa, żeby nie stworzył więcej maszyn do lodu. I Milunia ma akurat tutaj ukryty tunel do tej krainy. I jest tu masa pułapek, ale mogę po prostu przytrzymać się ściany. I teraz, jak robi się stary obszar w grze trudniejszy? Ano, wrzuca się gdzie się da, po prostu dziury, kolce, cokolwiek. I teraz wchodzimy tu do jaskini i okazuje się, że jest tutaj jakiś gang wydr. I swoją drogą nie kojarzę wydr z kreskówki, tylko foki. Ale z fokami się tu nie mierzymy, wcale, a wcale. Okej, zawalczę z nimi trochę bezpiecznie. I po pokonaniu tego całego gangu wychodzi ostatnia wydra i daje nam klucz. Tak, one się nazywają Otter. Poza tym foki są szare. I teraz wracamy do pałacu Arktosa. Więc jak robisz pałac trudniejszy? Ano, jak mówiłem, wszędzie kolce i przepaście. Dosłownie zastąpili praktycznie każde pole kolcami lub przepaścią. I teraz musimy polatać dookoła, wcisnąć 3 przyciski. To pierwszy z nich. Był
pieskowy gość, chyba Hasan się nazywał, ale on był tylko w jednym sezonie. I akurat to jest chyba styga stworzona przed tym sezonem. Bo kojarzę, że też był sezon, gdzie Tabaluga wędrował i szukał kryształów ze smoczą mocą czy coś. Akurat tamtego sezonu nie lubiłem, ponieważ wszystkie odcinki były powiązane fabularnie, a czasem udało mi się przegapić, więc nie byłem do końca pewny, co się dzieje. Okej, okay. I tym sposobem otworzyliśmy przejście do tego miejsca. I teraz jesteśmy w fabryce. I patrzcie, kto nas wita. Bałwan we własnej osobie. I na pewno nie powie nam, że żeby rozwalić tą fabrykę, musimy wcisnąć 3 przyciski. Okej. I teraz ostatnie starcie z Herr Arktosem. I Arktos ucieka. A my możemy wcisnąć ostatni przycisk i rozwalić fabrykę. I teraz czas uciekać, bo fabryka zaraz pierdyknie, za przeproszeniem. I co się okazuje? Lód się topi i musimy się śpieszyć, bo platformy topnieją. No, udało się nam uciec i przygotujcie się z czasem. I czas. To mogło być PB. Bo całkiem dobry run wyszedł. Tabaluga kommt gleich. Er hat Arktos besiegt. Tak czy inaczej, GG. The end. Jaki był czas? No to może zobaczę potem, jaki był czas, bo mówię. 30:49. To nie dość, że PB, pobiłem jakiś 3-letni world record, który był tam na YouTube, jakiś miałem 31:01. Także world record hype, I guess. Także tak, do tej gry jest niej angielskie fanowskie tłumaczenie, szczerze polecam. Polecam obczaić grę. I to tyle ode mnie. Enjoy the rest of marathon.